Coś ci powiem, choć cię wszystkie stany. Piotr Spodtek, zapraszam. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Witam serdecznie, Piotr Spodtek, pod wielkim dachem nieba. Dla każdego starczy miejsca. To śpiewał Kondrak, już wyłącz tego Kondraka, daj mu spokój. Ja mam, Kondrak sobie jeszcze kiedyś może pojawi się w studio. Ja mam dzisiaj czwórkę wspaniałych gości. Jest Beata Noszczyńska. Witam serdecznie. Piotrek Rogala siedzi obok. Witam serdecznie. Andrzej Szal. Jestem tu. I Jurek Krupa. Dzień dobry. Ci dwaj ostatni to jest Melissa Blues Band. Z Bieszczad przyjechali, albo z Bieszczadów. No, Piotrek Rogala z samej Soliny. Prawie Bieszczady. No i najbliżej miała Beata Noszczyńska, bo z Poznania. Cieszę się, że Beata jest. Do Bieszczadów niedaleko. Tam wszędzie zawsze jest. Pewnie trzeba będzie się tam wybrać. No i Aneta Dotka, która nas tutaj właśnie pozdrawiamy. Pilotowała. Dziękuję Andrzejowi Gruszce, który jak zwykle zrealizuje to na poziomie co najmniej nadzwyczajnym, tak jak wczorajszy koncert. Chłopaki, jak wam się, i dziewczyny, przepraszam, jak wam się podobało wczoraj? Było ok? Fajnie było. Chłopaki, było super. Było super? Ja się dobrze słyszałam. Ja bym powiedział, ale to nie na antenie. No to wiesz, no niektórzy artyści tak mówią, więc artystom chyba więcej wolno niż innym, a zwłaszcza innej artystce, prawda? No ja bym chciał, chyba zaczniemy, co Rogalik, zagrasz ty jako pierwszy? A potem sobie poględzimy trochę tutaj na antenie radia. Co na zagram początek Bieszczadnika? Bieszczadzki kawałek. Bieszczadnika? Tytułowy, tak, tytułowy z albumu. Utwór z mojej najnowszej płyty, Bieszczadnik. No to jedziemy. To słuchamy. Masz dość, to wyjeżdżaj w Bieszczady, gdzie winą dziewczyny i śpiew. Mówili już, zbieraj się stary, lecz nikt nie powiedział mi, że Solinkę pokocham na zabój. Buczyna pod dach weźmie mnie, przez odryt łopienkę chleb zawój. Bieszczady tak wejdą mi w krew. Bieszczadnik nie wipnie w uczęga. Bieszczadnik jak ty i jak ja. A każdy ma w piersiach dwa serca, w tym drugim bieszczadzki rytm gra. Bieszczadnik nie wipnie w uczęga. Bieszczadnik jak ty i jak ja. A każdy ma w piersiach dwa serca, w tym drugim bieszczadzki rytm gra. Niektórzy pukają nam w czoło, niektórzy śmieją się z nas, bo domem nam jest górska droga, przez progi Połonin do gwiazd. Nie dla nas pałace ze złota, jak zewzywa z południa wiatr. Solina o zachodzie słońca i w rajskim skłębiony sam. Bieszczadnik nie wipnie w uczęga. Bieszczadnik jak ty i jak ja. A każdy ma w piersiach dwa serca, w tym drugim bieszczadzki rytm gra. Bieszczadnik nie wipnie w uczęga. Bieszczadnik jak ty i jak ja. A każdy ma w piersiach dwa serca, w tym drugim bieszczadzki rytm gra. Masz dość, to wyjeżdżaj w Bieszczady, dziś one tak wołają cię. W dolinach pozostaw swe sprawy, na stole sól czeka i chleb. Bieszczadnik nie wipnie w uczęga. Bieszczadnik jak ty i jak ja. A każdy ma w piersiach dwa serca, w tym drugim bieszczadzki rytm gra. Bieszczadnik nie wipnie w uczęga. Bieszczadnik jak ty i jak ja.
A każdy ma w piersiach dwa serca, w tym drugim bieszczadzki rytm gra. Wow. A czemu nie ma wow? Wow. No, pięknie. Słuchajcie, dziękuję. Są reminiscencje. To są reminiscencje po wczorajszym koncercie. Dziękuję Łukaszowi i Pawłowi, przepraszam, z naszego radia, którzy dotarli i nie wiem, czy się męczyli. Myślę, że to była ogromna frajda dla nich również. No i, ale i też wielka praca. No, no praca, no przy tylu ludziach chodzących swoimi drogami, to musiało być na pewno trudne, ale dobrze, było wczoraj w miarę okej. Zadowoleni ze strony technicznej, natomiast niestety frekwencyjnie to moglibyśmy sobie zadawać pytania, dlaczego. Dobrze, że było frekwencyjnie. Ale byliśmy. Technicznie, proszę? Technicznie było wy byliście, tak, wy byliście. To najważniejsze. Zagraliśmy w dużej mierze dla siebie. Wszyscy tam i ten. No dziękujemy staroście, komu tam jeszcze powinniśmy podziękować. Dyrektorowi Domu Kultury, a i tam wszystkim. Prowadzącym Leszkowi Kopciowi właśnie i Jackowi Kutremu. No, a teraz powiedz Andrzeju, odezwiesz się, powiesz coś, skąd ta Melissa Blues Band? Dlaczego się pojawiła w takim projekcie w ogóle? Ja wiem, że miałem cię nie pytać zbyt dużo, no bo to reminiscencje po wczorajszym koncercie i tak dobrze, że tu jesteśmy w studio w tej chwili. A w ogóle to z Przemkiem Chwileckim poznaliśmy się... A ja nie pytałem cię o Przemka Chwileckiego. Ale no nie da się opowiedzieć o Melisie bez Przemka, prawda? Dobrze, no to dobrze. Mów, ale krótko na ten temat. Poznaliśmy się w sytuacji zupełnie nietypowej. Tak jak my teraz. Tak, przy okazji wyborów. 2010, wybory samorządowe. I zrobiło się politycznie. To zrobiło się politycznie, tak. Ale niechcący... Ale nie mówimy o polityce, nie będziemy mówili o żadnych opcjach politycznych. Po prostu byłem szefem jakiegoś komitetu wyborczego i potrzebowałem kogoś, kto by coś napisał, by coś powiedział. Ja znam takich, jeździłem sam. Tak, tak, i wtedy poznałem Przemka. I Przemek wtedy grał swoje recitale, nazwijmy to tak. No i co? Była taka sytuacja, że... miał zagrać dla grupy, która była bardzo alkoholowa i powiedział tak, nie dam rady, zagraj ze mną. No i tak się zaczęło. Świetnie, ale zanim zaczniesz ty jeszcze grać, Beata, ty przyjechałeś z Poznania, powiedz mi, no co, nie po to tu jesteś, żeby z tobą nie rozmawiać. Wiem, że cudowna dziewczyna, świetnie śpiewająca. Powiedz mi, ty też trafiłaś do tego projektu, chociaż jesteś troszkę z innej bajki niż ci panowie, którzy tu siedzą w tej chwili. Ja to w ogóle jestem z innej bajki, bo śpiewam różnie, też szybko powiem, żeby dla wszystkich starczyło miejsca. Czasu. No jestem z innej bajki, ponieważ ja zupełnie inne rzeczy śpiewałam, nie wiem, hymny na galach boksu i tak dalej, no kabaret, także, ale cieszę się, że dotarłam do tego, w czym jestem, dlatego, że tak właściwie taka piosenka była mi zawsze bliska. Lubię teksty, które o czymś mówią, do tego jak jest fajny wokal i fajna muzyka, no to mnie to bardzo cieszy i tak duchowo lepiej się czuję, także no ja z zespołem Good Staff zaczęłam współpracować i wczoraj śpiewałam właśnie Przyjście i Przymierze, no i bardzo dobrze się poczułam w takich klimatach. No i myślę, że poszłabym dalej z tym, mam nadzieję, że się uda i myślę, że zmienię troszeczkę opcję i spróbuję pójść w tę stronę. Mam dla ciebie przygotowane już dwie gitary super i świetne teksty. Mam nadzieję, że zechcesz skorzystać z talentu Waldemara Śmiałkowskiego. Zechcę na pewno skorzystać, znajdę tylko czas. I na pewno zechcę skorzystać. Masz okazję pozdrowić swoich bliskich, pozdrów. No to pozdrawiam wszystkich bliskich, nie będę wymieniała po kolei, ale ci, ale którzy Mateusz, wiedzą... Mateusz i Bartek bardzo chętnie usłyszą o tobie. No, mam nadzieję, że słuchają. No, synka całuję i będę już niedługo w domu. Dobrze, no masz transport, wszystko jest okej. Okay. Dobrze, Andrzeju, zagraj cię. Z Jurkiem Krupą. Poznałem jeszcze Piotrka Krupę niedawno, ale to chyba nie z tej rodziny nie, Krupów. Nie. To nie jest. Zbierne nazwisko. Zagrajcie. Co zagracie teraz? Zagramy teraz... Zakapiory? Przepiękny wiersz Mirka Welca do muzyki Przemka Chmielewskiego. Krótki tytuł. Ile? A. Nie trzeba zapowiadać chyba więcej. No nie.
niesie wiatr. Po duchu nim przeminie ile miłości, ile strat. Bez szczęścia smutkiem kami, ile człowieka mieszka w nas. Kto pyta, kto pyta. Czy anioł bliski, prosty ile kręty dróg. Do kresu od kołyski, stare pytanie, mieć czy być. Zastąpiliśmy ile, najwięcej wziąć, jak najmniej dać. Przez bycia tutaj. Pytanie mieć czy być. Zastąpiliśmy ile, najwięcej wziąć, jak najmniej brać. Przez bycia tutaj chwilę. Nie da się ukryć, że pod wielkim dachem nieba bywa się tylko chwilę. No, chyba że jest koncert w Świebodzinie. Nawet się rybło. Fajnie, dziękuję za tę piosenkę. Robimy jakąś reminiscencję? Opowiemy coś? Co się tam działo? Oczywiście nie to, oczywiście, co się działo nad jeziorem. Nie to, co było nad jeziorem. No, no właśnie, zjechało trochę ludzi. Udało się utrzymać, no było ponad 40, ale i tak do, było 30, nie? Także to i tak jest świetnie. Znaczy nie liczę dodatkowych składów, prawda? Czy w sensie tam muzyków jeszcze, bo jak była Melissa Bluesband, to podawałem dwie osoby, ale, ale na przykład zaskoczył Robert Mazurkiewicz, przyjechał z, jeszcze z ociepą, tak, prawda, na gitarze elektrycznej. No, zaskoczył nas oczywiście pozytywnie, ja już wiedziałem od dwóch tygodni, Felicjan Andrzejczak, więc było fajnie. I jeszcze Felek nie zaśpiewał Nocy Komety i nie zaśpiewał Jolki Jolki. No, zupełnie odjazdowo zaśpiewał. Beata zaśpiewała Przyjście i Przymierze, tak? Z tego, co pamiętam. Tak. A mogłem zapomnieć, bo naprawdę biegałem pomiędzy jedną nagrodą, a drugą, albo prezentami. Także było no i klasyka Krainy Łagodności się pojawiła, prawda? Adam no, Drąg. No pewnie, Adamie. Kopeć też no. Bardzo fajnie zaśpiewał. Tak, ja mam że... nadzieję, że ja muszę z prezesem porozmawiać na temat Kopcia, bo to musimy z Leszkiem Kopciem coś wspólnie dla tego środowiska jeszcze zrobić, bo Leszek ma dobre fluidy. Nie licząc redaktor Sary, która nie wszystko może akceptuje, no ale to jest mniejsza z tym, to jest jej problem, nie? A nie nasz. A że poszczeka sobie, to jest jej problem, zdecydowanie. Teraz oddajemy... Mówimy o redaktor Sarze. Różnie można zrozumieć. Nie no, redaktor Sarę wszyscy kojarzą. Kto słucha muzyczną cyganerię w Radiu Wrocław, to wie. A my możemy, Andrzeju, prawda? Możemy rozmawiać o Radiu Wrocław, bo to jest przecież nasza macierzysta, może nie, ale taka odnoga, siostra albo brat, prawda? Radio Wrocław to radio, to brat czy siostra? To jest magia. Teraz to... To raczej mniej. Dziecko bym powiedział. To musieli przemyśleć. Trójka i jedynka to są rodzice, tak? Natomiast no my jesteśmy dziećmi w jakiś tam sposób. Rogala, co powiesz? W ogóle jak to się stało? Bo też ja powiem szczerze,
My się poznaliśmy stosunkowo niedawno w Ślimaczku, prawda? Nie licząc tego, że... W realu, tak. Koncercie natomiast Włodka Mazonia. No właśnie, na koncercie Włodka Mazonia siedzieliśmy nawet obok. Włodek Mazoń, pozdrawiamy go, na pewno w tej chwili jedzie z Przełaz do Krakowa. Przyjechał z całą swoją grupą przyjaciół, łącznie z żoną. A żony też, widzisz, też bywają czasami przyjaciółmi. Także fajnie, przyjaciółkami. Wszystko fajnie. Tak powinno być. No właśnie, jak jest żona przyjaciółką, to jest fajnie. Nie będziemy wymieniać. Dobrze, słuchaj, to też właśnie. Ja ciebie, znaczy ja z tobą się poznałem na Facebooku. A potem ty skierowałeś jakoś tam Anecie Dotce, chyba namiary na mnie, tak, w sensie takim... Facebook, albo jak to niektórzy nazywają, paskuda. Facebook. Jest takim oknem na świat i dużo przez tego Facebooka można poznać. Ale z tego, co pamiętam, to ty właśnie tak jakoś zasygnalizowałeś, że jest taka audycja Pod Wielkim Dachem Nieba i Aneta zaczęła tej audycji słuchać, dzięki czemu się wszyscy znamy i właśnie. Wielu osobom się spodobała ta audycja. Piszę Piotrkowi wiadomość, to czekam tydzień na odpowiedź. Nie może być. No jak nie? Jak do mnie? Nie. A no bo przynajmniej zachowuje się normalnie, nie ma przy sobie telefonu, widocznie zagląda mi wtedy, karta, kiedy... Mi się karta SIM dzisiaj nie chce odpalić, więc może protestuję po wczorajszym. Zagraj, Rogalik, coś. No właśnie, nawiązując do tego Facebooka, bardzo często znajomi poeci, do których komponuję muzykę, też wrzucają wiersze na Facebooka. Niektóre wiersze ukazują się najpierw na Facebooku, a dopiero później gdzieś tam w tomikach. I to jeden z takich wierszy. Kogo? Romy Rappe, która niedaleko mieszka w Poznaniu. Beata, się rozejrzyj, będziesz miał kolejną tekściarę. Świetny tekst. Nie będę mówił, może zaśpiewam. Dobrze, jaki tytuł utworu? Rozmowa. Bo ja muszę zapisać, bo potem Zajx mnie będzie ścigał. Rozmowa. Rozmowa, tak, rozmowa i potem... Jedna z moich jeszcze raz nowych piosenek. Roma Rappe. Roma. A wcześniej twoja muza. Był Bieszczadnik Mirka Welca. To już napisałem. Mira, Roma Rappe. Rappe. Dobrze. No, poznanianka. Czyli druga poznanianka dzisiaj obecna. Wiersz to jakby podróż w urywku pamięci lub chęci, marzenia oprawione w rymy. Monolog autora i spowiedź najczęściej. Myśl dziewicza nagła, bez cienia rutyny. Poruszony życiem, z piórem w ręce siadasz, jak malarz przed płótnem, nieruchomy chwilę. Słowa jak kolory wybierasz, układasz i wpisujesz w bladość równiutkich linijek. Wiersz to jakby podróż w urywku pamięci lub chęci, marzenia oprawione w rymy. Monolog autora i spowiedź najczęściej. Myśl dziewicza nagła, bez cienia rutyny. Jeszcze coś dopiszesz, jakiś wyraz zmienisz, złagodzisz lub zdanie wzmocnisz wykrzyknikiem. Czytasz, kiedy ciebie ogarnia wzruszenie, możesz się podzielić wierszem z czytelnikiem. Wiersz to jakby podróż w urywku pamięci lub chęci, marzenia oprawione w rymy. Monolog autora i spowiedź najczęściej.
Myśl dziewicza nagła, bez cienia rutyny. Jeśli sposobność bardzo by się chciało przeczytać komentarz, poznać inne zdania, emotki pod wierszem to jednak zbyt mało, to ciągle monolog bez próby poznania. Wiesz, to jakby podróż w urywku pamięci lub chęci, marzenia oprawione w rymy. Monolog autora i spowiedź najczęściej. Myśl dziewicza nagła, bez cienia rutyny. Wiesz, to jakby podróż w urywku pamięci. Pięknie. Słuchajcie, to premiera praktycznie, tak? Grałeś to już w jakimś radiu, pewnie u Kopcie, jak znam Rzesza. Uleszka, to. A, właśnie, ten Leszek zawsze ma... Był szybszy. Wszystko przez tego redaktora, przez tą redaktorkę. Ale to było, Leszka, było nocne granie, a tutaj mamy prawie samo południe. Także. No wiesz, ale u mnie tak zawsze jest. No, chyba, że będziecie protestować, apelować, że chcielibyście spotka posłuchać pod wielkim dachem nieba w godzinach nocnych. Ja bardzo chętnie przyjdę do radia. Andrzej Gruszka bardzo chętnie usiądzie za sterami tego radia. Prawda, Andrzeju? Czwarta nad ranem. Może sen przyjdzie? Nieważne. To jest fajnie. Cieszę się, że jesteście. Teraz jeszcze musiałbym? Nie, mogę, nie? Jestem pod wielkim dachem nieba i komu pozwolę, to mogę. Słuchajcie, Andrzeju, bo Jurek nie chciał się odzywać. Chcesz coś powiedzieć? Jurek powiedział, że będzie milczał. Właściwie nie będzie milczał. Albo ja mogę zaśpiewać. Dobrze. Może zagrać na kurde. Ciebie nie chcę, Andrzeju, przemęczać za bardzo, ale co byś jeszcze mógł powiedzieć? Chcesz coś jeszcze tak powiedzieć? Możemy coś zagrać? Niech zagrają. To zagrajcie. Ja mogę zaśpiewać i zagrać. To będzie wyraz tego, co chcę powiedzieć. To dobrze, to powiedz to, co chcesz zagrać. Jaki tytuł, bo ja muszę zapisać na ZAX-u. Spoko, nie ma ZAX-u. Nie, to nieważne. ZAX chroni nawet tych, których nie chce. Znaczy tych, którzy nie chcą nawet jego ochrony. No to co zagrasz? Kto jest autorem tekstu i tak dalej? Zagram piosenkę. Może we fragmencie, nie będę przedłużał. No właśnie, bo ten czas. Piosenka jest dosyć długa. Akurat do 12. No to właśnie, żeby nie przedłużać, to po co ja to będę mówił. Dwa kolory. Dwa kolory. Jak ja malym zbierał się na wesni, widy usy, beznanymi szlakami, co roz kumar wyszła we mi, czerwony by,
przyjmę moje życie na nią. Mógłbyś jeszcze, Jurku, pograć trochę, nie? Musimy ja powoli. Grać. Musimy niestety lądować. Mieliśmy tylko to szczęście, że zagraliśmy ile chcieliśmy wczoraj, prawda? Po raz pierwszy była taka długa audycja pod wielkim dachem nieba. Śpiewaliśmy od 15, o której się to skończyło. Ale myślę, że wykonawcy mieli niedosyt, bo dwie piosenki tylko. No, niektórzy sobie poszli po bandzie i pośpiewali po trzy na przykład. Ale to już jest jak gdyby osobna sprawa. Ja nie wszystko nagane kontrolowałem. Proszę, nagane, a tam gdzie tam. I tak potem czekaliśmy na masjerów, nie? Żeby wyszli. To jest w sumie na dobre wyszło. Słuchajcie, Jurek Krupa, Andrzej Szal, Beata Noszczyńska i Piotr Rogala, Rogalik. Ja mam obażankę z Krakowa. To tak coś podobnego. Słuchaj, oddajemy tobie głos. Potem po 12 pojawi się Czesław Markiewicz. A ty zagraj tyle, na ile ci Andrzej pozwoli. Czy do momentu pykania zegara. To taka piosenka, myślę, że też na pożegnanie nadaje się. Winne jabłko. Oczywiście z moją muzyką, jak wcześniejszy. Tekst? A z tekstem Małgorzaty Liput. Liput. Przez łapy? W naszym sadzie nawet wiatry już zdziczały, ale przecież nikt z nas nie jest temu winien. Może tylko winne jabłko nagrzeszyło, kiedy spadło prosto w ręce w złej godzinie. Może tylko winne jabłko nagrzeszyło, kiedy spadło prosto w ręce w złej godzinie. Nasze myśli wciąż zielone też dojrzeją, ponaglone ogniem słońca na jesieni. Będą twarde do zgryzienia jak orzechy, nim nie pamięć w sople lodu je przemieni. Siądźmy jeszcze na tej ławce, którą ciągle rezerwują dla nas drzew pogięte cienie, i bez żalu posłuchajmy swoich oczu, zanim z wiatrem wyszeptamy do widzenia. I bez żalu posłuchajmy swoich oczu, zanim z wiatrem wyszeptamy do widzenia. Nasze myśli wciąż zielone też dojrzeją, ponaglone ogniem słońca na jesieni.